Nie wiem, jest 7:58, już jestem pół godziny w pracy. Jak ja przeżyję ten dzisiejszy dzień, to już chyba nic mnie nie zdziwi. I konstytucję. Mnie nikt nie skinął, żeby w elektronnym wariancie wam skinąć, jak oformujecie na etalonowe Konstytucję Республики Беларусь. Jeśli kogoś to będzie interesować, to testujcie, napiszcie. Ja вам сброшу. У меня, ну, как бы есть официально оформленный этот источник. На него ссылку. Кто делает на бумажном носителе, обратите внимание, у нас каждый год Конституция выпускается новым тиражом с 1 января. Привет. Как тебе в целом идея пешего похода по болоту лесу на километров 20 в один день в районе Турова? Jedziemy na bagna, więc kupiłem sobie stylową czapkę w banany i co? I będziemy spacerować po bagnach. Dobra, stan. Jesteśmy na bagnach poleskich, na takiej wieży widokowej i za mną widać z góry całe bagna, tam jakaś wioska. Хорошо. Jaszczureczka. Jaka jaszczurka, cześć. Ale jesteś słodką jaszczurką. Ale jesteś słodką jaszczurką. Co? Aha. Jest. Poleski chrzest. Zawsze mi się wydawało, że błoto to jest jakieś coś takiego brudnego. A błoto jest właśnie bardzo czyste, w tym sensie, że nie jest poddane wpływowi człowieka. Myślę, jak zbierać taką klukwę, to się nazywa, taką żurawinkę, prosto z tego bagna. No, po białorusku bachna, po rosyjsku błota. Miam, miam. Dzisiaj mam wyżera na bagnie. Fu. Jem sobie klukwę. Вот наш герой. Выпуска. А ты мне, пожалуйста, еще переверни, вот сделай. Потом аннотация, содержание, ну и вся дипломная. А антиплагиат?
антиплагиат и отзыв отдельно. Просто вот так отдельно складывается. В нашем социалистическом государстве все права, в том числе право контроля, принадлежат народу как единственному хозяину своей страны. Jak robi się tatuaż? Leżę sobie tutaj na takim łóżeczku. Mam pilota i mogę sobie puszczać jakąś muzyczkę. A póki co pokażę studio. Są tutaj różne takie bardzo stylowe maski. Właśnie jakieś obrazy, instalacje. Więc jak będziecie chcieli sobie zrobić tatuaż, to bardzo polecam. Mogę dać kontakt. Tutaj taki Beksiński. O! No, tak wygląda proces robienia tatuażu na Białorusi. Zapisałem się do bardzo sympatycznej Oli, która mi robi teraz tatuaż. Rezultat zobaczymy później. Teraz właśnie mi robi na przedramieniu, na tej wewnętrznej części, więc trochę boli. No i czego się nie robi dla stylu? Tak, Ola? Tak, tak. Pan Mikołaj. Полетел. Ну, присмотришься. Это же тебе делать татуировку. Ну, ты тоже слушай, как бы тебе с этим ходить. Что, говорю, серьезный подход? О, горные батьки. Такой бусин у нас получился, бочан. Бочан и вышиванка белорусская, два символа. Тут мы имеем огин, тут мы имеем родину, а тут старый символ, старый татуаж, Остабрама в Вильне. Вот так вот. Так? Так. Mikołaja studenciaka ciąg dalszy. Oddałem pracę, praca podpisana do obrony. Zostało jutro pójść na egzamin państwowy z prawa cywilnego i za tydzień w środę obronić pracę. Państwowy, więc się trochę odpieprzyłem i co?
Życzcie mi szczęścia. Ale jestem odjebany, no. Po prostu dostanę 10 na 10 automatycznie za sam wygląd. Kurde, w sumie fajnie się czuję w garniturze. Mógłbym pracować jako jakiś tam, nie wiem, dyplomata albo jakiś taki, nie wiem. Nie, to nie jest dobry pomysł. Wracam do pracy, żeby mnie nie wywalili. Dostałem 9 na 10 z egzaminu z prawa cywilnego. Zostało jeszcze tylko obronić dyplom i kamień serca. Wysoka ci się spodoba, ona jest twojego wzrostu. Zobacz, zaoszczędzisz na sukience od razu ślubnej, kupimy ci tylko garnitur za 250 rubli. Ja znam taki fajny sklep. Albo może ta, tylko ta będzie za niska dla ciebie, tamta była fajniejsza, ale już sobie poszła. Gdzie ona uszła? Tak. Mówię tak. Tu ona napisuje. O, w garniturze ta dziewczyna, widzisz? Dla ciebie znaleźliśmy. Jest która w nocy? Jest 1:50 w nocy. Wydrukowałem 5 egzemplarzy prezentacji dla komisji, która będzie przyjmować moją obronę dyplomu. I co, jutro 7:30 do pracy. I o 9:45 idę na uniwersytet, na chwilę zwalniam się z pracy. Obronić pracę. Trzymajcie kciuki. Nie wiem, jest 7:58, już jestem pół godziny w pracy. Jak ja przeżyję ten dzisiejszy dzień, to już chyba nic mnie nie zdziwi. Co? Idziemy na obronę. A few moments later. No co, drodzy widzowie zakazanego państwa, od dzisiaj zwracacie się do mnie w komentarzach na pan. Obroniłem dyplom na 10, czyli najwyższą ocenę. I jestem prawnikiem. Ponieważ 2 lata ciężkich studiów trzeba oblać, idę teraz na tak zwany wypusk NOI, czyli krótko mówiąc na jebkę z okazji skończenia studiów, a dyplom będę odbierał w następnym tygodniu. Конечно, нет, да?
No i co? Studia, studia po studiach. Wszystko się skończyło. Mam takie przemyślenie o Białorusi. Właśnie teraz wracałem z imprezy z pół godziny, 40 minut z koleżanką, która pracuje w takich strukturach państwowych. No i właśnie opowiadała, że na Białorusi, no jeśli pracujesz w strukturach państwowych, dostajesz dużo mniej pieniędzy niż gdybyś pracował w takiej prywatnej firmie. Ale jest taki czynnik jak władza. Nie wiem, w Polsce może już czegoś takiego nie ma, ale tu jednak coś takiego jak kontakty i władza ma dalej dosyć spore znaczenie. I właśnie nie taka władza właśnie w strukturach firmy jakiejś prywatnej, a w strukturach państwowych, że jednak znasz kogoś, kto może załatwić coś tobie i twojej rodzinie i ten ktoś może znać kogoś, kto też może tobie ktoś coś załatwić, jeśli ty załatwisz coś komuś, więc jakby mieszkając na Białorusi trzeba wiedzieć, że coś takiego funkcjonuje. Natomiast ja osobiście pracując w prywatnej sferze nie uczestniczę w tym. Natomiast będąc na uniwersytecie jakby dowiedziałem się kilku takich szczegółów o tym kraju. No i wiadomo, nie chcę wszystkim mówić, bo to jest po prostu nieeleganckie, bo ludzie często mówili mi coś w zaufaniu. Фотографом, видеографом, финансовой компании работал. То есть я прошел огромный путь, чтобы у меня чуть-чуть веры осталось, что у меня получится добиться творчества чего-либо. Обычно, я думаю, в 31 год человек, который прошел такой путь, он как бы подумает, что да ладно, да уже там не получится, да уже мало веры. Поэтому не хочу много говорить о философии, о вере в себя, там, о все таком. Я к тому, что всегда нужно верить в то, что если у тебя есть мечта, нужно ее оберегать и стремиться к ней. И как бы это банально ни звучало, нужно ее хранить и всегда к ней двигаться. Как вы считаете? Есть такое? Есть такое? Show!